Witam na kanale Stolarskie Triki z Ameryki i dziś odpowiem na pytanie. Ludzie mnie pytają często dość, jaka jest różnica między suszeniem drewna na powietrzu wolnym i w suszarniach. Jeżeli jest wysuszone do tej samej wilgotności, to wydawałoby się, że nie ma żadnej różnicy. Ale różnica jest i nie mogłem tego nakręcić wcześniej, bo po prostu nie miałem dostępu do kawałka materiału suszonego na zewnątrz, bo po prostu 99% przeszło kupuje materiału suszonego w suszarniach. I oni te drewno, żeby sapłucz, czyli to bielmo, wyrównać z kolorem twardzieli i żeby to można było użyć pod bejce na przykład, żeby się bardzo nie różniło, to oni je pod ciśnieniem parują te drewno, potem suszą, parują, suszą. No, mają proces dość skomplikowany, ale nieważne. Jaka jest różnica? Różnica jest zawsze bez względu, prawie bez względu na gatunek w kolorze. To jest ten sam gatunek drewna. Ten sam. Ten jest kupiony na startaku, który było sezonowane na zewnątrz i zbadali mi to na miejscu, to ma 10%. To ja kupuję zazwyczaj na, to też można powiedzieć, że na tartakach, ale oni mają olbrzymie hale, gdzie suszą, czyli to jest suszone na suszarni i te drewno jest zawsze ciemniejsze. Bez względu, czy to będzie buk, pamiętam buczynę kupowałem w Polsce jeszcze na nogi do taboretów. Jedna była suszona na zewnątrz, a druga była suszona w suszarni. Zawsze był kolor różny i trzeba brać to pod uwagę, jeżeli potem przymierzamy się z jakimś projektem, żeby kolorem podrównać się do czegoś i okazuje się, że kupiliśmy drewno suszone na zewnątrz i ono jest dużo za jasne i trzeba je wyjcować. Także pewnie jestem ubebrany, bo właśnie rozładowałem drewno i znalazłem te dwa kawałki na półce. Znaczy, ten znalazłem, a te rozładowaliśmy, kupiłem i strugnąłem to. Ja nie wiem, czy to będzie widać, że ten kawałek strugnąłem, a ten jest przebarwiony, bo leżał na półce przyłożony czymś i drewno pod wpływem, no może nie czasu, tylko pod wpływem promieniowania, pod wpływem światła zmienia kolor, no ale to odbywa się w czasie, także to, ale jak to się wyszlifuje, to nie ma żadnego problemu albo przestruga, ale tak jak widać na załączonym obrazku, że drewno suszone na zewnątrz jest dużo jaśniejsze niż drewno wzięte z suszarni. Także miejcie to na uwadze w waszych projektach. Oczywiście jak się podobało, to dajcie lajka. Miłego dnia. Niech moc będzie z wami.